faktycznie tutaj rachwala, dzisiaj jak widzicie jest tutaj mój ptasznik. Jest porównanie do mojej ręki. I tutaj już sobie chodzi. I dzisiaj nie będzie taki ptasznik najlepszy na roku pierwszego i właśnie się prezentuje mój pierwszy ptasznik, którego i mój jedyny na razie w moim skarbcu ptaszników. Jest to jedyny ptasznik mój Brachy Pelmas Midi, który jak widzicie prezentuje się bardzo pięknie. Jest to młody, jest jeszcze ona młoda. Młoda to jest chyba samica, Smidi jak się nazywa. To jest samica pewnie, więc no to wszystko. Jak chodzi o taki, no ten gatunek jest w Meksyku. Po 9 filince pewnie zrobią z takie właśnie ptasznik czerwonoglądzy Brachy Pelmas Midi. To się pokażą takie, tej na razie nie widać u mnie. Ale po jakiejś tam wilince będą pomarańczowo-czerwony kolor. Bo to są tak, jak jest żółto-pomarańczowe-czerwone, takie zmieszane razem, to jest na pewno ptasznik ognisto-kolanowy, ale taki taki pomarańcz, taki mocny pomarańcz albo taki lekki czerwień, to jest Brachy Pelmas Midi, czyli ptasznik czerwonokolanowy, który jest bardzo piękny jak dla mnie jak dorosłości. No jak chodzi o terrarium, to nie muszę chyba mówić zbyt dużo. Już 30x30x25 wielkości. Wystarczy jakaś kora albo kokos do tego, żeby miał gdzie siedzieć i oczywiście włókno kokosowe jako podłoże. Więc ja chyba nie muszę mówić, bo to jest tak średnio mogę jeszcze powiedzieć wilgoć i temperaturę. Wilgoć to jest taka, że około 60-65. Temperatura od 25 do 26. Nocą oczywiście niższa, 22-23. A jak chodzi o resztę, to mówiąc szczerze, dojdźmy do samego ptasznika, bo jak widzicie, ma taki ma inny kolor. Nie u każdego ptasznika tego typu tak jest. Mówiąc szczerze, to tak to jest właśnie wyczesywanie wosków. Tak wygląda, gdy ptasznik się wyczesze. I on ma taką łysiznę, można powiedzieć. I jak ktoś wam się pokaże i się wyczesze, to nie masz czego bać, ponieważ przy następnej wilince ten kolor wróci i tutaj wszystko będzie ok, więc nie ma czego się bać. Ptasznik gnije co 3 miesiące spokojnie, więc żyje 20 lat. To jest, bo ptaszniki są długowieczne. No to to jest taki szybki opis, a teraz opis gatunkowy, że ten ptasznik właśnie jest najlepszy, bo to jest najbardziej bezpieczny ptasznik na świecie, bo on nie gryzie, tylko ucieka, albo właśnie mówiłem, strzela tymi toksycznymi woskami, które dla alergików są trochę bardziej niebezpieczne, gdyż jak macie kogoś alergii w domu, mój tata jest alergikiem, ale poradzi sobie, bo on tak już się za bardzo wyczesał, to po prostu tak strzela tymi woskami i jak na przykład ktoś zrobi tak, no to będziemy lekkiej podduszności dla alergika, więc lepiej omijać te woski dla alergika. A grubsza taka wielkość jest mój L9, L8, czekajcie, musiałem zrobić chwilową przerwę, gdyż miałam małe problemy, ale już wracam, mówiłem o gatunku, mówię szczerze. I no, mówiłem jako pierwszy najlepszy. Tylko tej ruszę. Co należy pęsetą? Tak, bo ręką chyba nie będę. Okej, ręką czy pęsetą? Okej, liczyłem pęseta. No. Muszę szybciej ruszyć, czekajcie. Taki pokaz chodzenia ptasznika. On szybko mi się ruszać, tylko trzeba go tak. O, widzicie? On jest bardzo powolny do zakupu. No, ja go kupiłem za 80 zł.
ale sądzę, że taniej może wyjść na innych giełdach. Tak wyszło, ale sądzę, że jak to wiem, bo ja byłem na takiej giełdzie, na której, no cóż, mało było można znaleźć takich typów w terrorystycznych rzeczach, ale czekajcie, stop. Przepraszam, telewizor się włączył i musiałam wyłączyć, bo to tylko przeszkadzało. No to wszystko w tym odcinku, więc szczerze. Na razie. Cześć.